Anuncio Bobis Gaudium magnum. Habemus Papam. Buk nie pojęty. Nieogarniony, Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 28 sierpnia 1985 roku. Bóg naszej wiary. Ten, który w sposób tajemniczy objawił swe imię Mojżeszowi u stóp góry choreb, mówiąc: Jestem ten, który jestem. Jest całkowicie transcendentny wobec świata. Jest realnie i w sposób istotny, różny od świata. Jest w sposób nieskończony ponad wszystkim, co poza nim istnieje lub mogłoby istnieć. Tak uczy Sobór Watykański I, wyznając odwieczną wiarę Kościoła. Jakkolwiek bowiem istnienie Boga, a poniekąd i Jego istota, są wedle nauki Kościoła, którą przypomniał tenże sam Sobór, w pewnej mierze poznawalne w zwierciadle dzieła stworzenia, to jednak równocześnie żaden znak, Żadne ze stworzeń nie odsłania przed naszym ludzkim poznaniem samej w sobie istoty Bożej. Jest ona ponad wszystko, co istnieje w świecie stworzonym i ponad wszystko, co może być pomyślane ludzkim umysłem. Bóg jest ponad to wszystko. Na pytanie, kto to jest Bóg, na pytanie o istotę Boga, nie możemy odpowiedzieć, podając jego definicję w ścisłym tego słowa znaczeniu. Istota Boga, czyli bóstwo, znajduje się poza wszelkim rodzajem i gatunkiem, do których odwołują się nasze definicje, a przeto w żadnej definicji zmieścić się nie może. Jeżeli w całym naszym myśleniu o Bogu w kategoriach esse dochodzi do głosu analogia bytu, to wskazuje ona o wiele bardziej na niepodobieństwo niż na podobieństwo. O wiele bardziej na nieporównywalność niż na porównywalność Boga do stworzeń, co przypomniał w swoim czasie również Sobór Laterański IV w 1215 roku. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich stworzeń, również porządku duchowego, a w świecie widzialnym również do człowieka, chociaż został on stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Tak więc poznawalność Boga ze stworzeń nie znosi jego istotowej niepojętości. Bóg jest niepojęty, jak głosi Sobór Watykański I. Umysł ludzki, chociaż posiada pewne pojęcie Boga, chociaż pojęcie to na drodze objawienia Starego i Nowego Przymierza uległo znacznej sublimacji, prowadząc do bardziej kompletnego i dogłębnego poznania jego tajemnicy, nigdy nie może w sposób właściwy i współmierny pojąć Boga. Pozostaje on dla stworzonego umysłu nieogarniony i niezgłębiony. Tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży, głosi apostoł Paweł. W świecie współczesnym myślenie naukowe zostało skierowane nade wszystko w stronę tego, co widzialne i w jakiś sposób wymierne w świetle doświadczenia zmysłowego i przy pomocy dostępnych dziś przyrządów służących obserwacji i badaniom. W świecie pozytywistycznych metodologii i praktycznych zastosowań w technice ta niepojętość Boga bywa jeszcze bardziej odczuwana przez wielu ludzi, zwłaszcza w kręgu cywilizacji zachodniej. Zachodzi to tym bardziej wtedy, gdy równocześnie dokonało się oderwanie owego naukowo-technicznego obrazu świata od kategorii właściwych dla filozofii bytu. Esse. W ten sposób powstały na gruncie przesłanek myślenia właściwego dla wielu ludzi współczesnych szczególne warunki do rozszerzania się postaw agnostycznych czy też wręcz ateistycznych. Równocześnie niektórzy mnie mają, że ten stan umysłów może też na swój sposób sprzyjać przeświadczeniu o niepojętości Boga w takim sensie, w jakim przeświadczenie to należy również do tradycji religijnej a w szczególności chrześcijańskiej, i byłby to hołd złożony nieskończonej, transcendentnej rzeczywistości Boga, której nie można zamknąć w kategoriach rzeczy dostępnych naszemu doświadczeniu i poznaniu. Tak Bóg, który siebie samego objawił ludziom, objawił siebie równocześnie jako tego, który jest niepojęty, nieograniczony, niezgłębiony. Czy dosięgniesz głębin Boga? Dotrzesz do granic wszechmocnego, wyższe nad niebo. Przenikniesz, głębsze niż Szeol. Czy zbadasz? pyta księga Hioba. Czytamy w księdze wyjścia o wydarzeniu, które w sposób przejmujący uwydatnia tę właśnie prawdę. Oto Mojżesz prosi Boga. Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę, pan odpowiada. Ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana. Co już miało miejsce podczas Teofani u stóp góry choreb. Jednakże, nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. Prawdziwie, Ty jesteś Bogiem Ukrytym, Boże Izraela, Zbawco wyznaje prorok Izajasz. Ten Bóg, który objawiając siebie, mówił przez proroków, a na końcu przemówił przez syna, pozostaje Bogiem ukrytym. Na początku swej Ewangelii pisze apostoł Jan. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. Poprzez syna, Bóg objawienia, przybliżył się do ludzkości w sposób nieporównany. Pojęcie Boga, jakie człowiek zdobywa przez wiarę, Osiągnęło w tym przybliżeniu możliwe maksimum. Niemniej ten, w taki sposób bliski, bo przecież wcielony Bóg, pozostaje nadal w swojej istocie Bogiem ukrytym. Nie znaczy to, czytamy w tej samej Janowej Ewangelii, aby ktokolwiek widział Ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Tak więc Bóg, który siebie samego objawił człowiekowi, Pozostaje dla tegoż człowieka niezgłębioną tajemnicą. Jest to tajemnica wiary. Pierwszy artykuł symbolu wierze w Boga wyraża nie tylko pierwszą i podstawową prawdę wiary, ale także pierwszą i podstawową tajemnicę wiary. Bóg, który objawił siebie człowiekowi, pozostaje dla umysłu ludzkiego kimś równocześnie poznanym i niepojętym. Człowiek w ciągu swego życia ziemskiego. Obcuje z Bogiem objawienia w ciemnościach wiary. Jest to wytłumaczone w całym klasycznym i współczesnym nurcie teologii, który utrzymuje tezę o niepojętości Boga i znajduje szczególnie głębokie, a czasem wręcz bolesne, potwierdzenie w doświadczeniu wielkich mistyków. Równocześnie zaś, jak stwierdza święty Jan od Krzyża, ta właśnie ciemna noc wiary jest światłem które nieomylnie prowadzi do Boga. Jest to Bóg, o którym święty Paweł tak mówi, Król królujących i Pan Panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Ciemność wiary towarzyszy nieodstępnie ziemskiemu pielgrzymowaniu ducha ludzkiego do Boga aby ustąpić światłości chwały dopiero w życiu przyszłym, w wieczności. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. W Twej światłości oglądamy światłość. Pokrótce pragnę streścić dzisiejszą katechezę, która jest dalszym ciągiem rozważań wokół pierwszej prawdy, a raczej pierwszej tajemnicy naszej wiary wierze w Boga. Dlaczego tajemnicy? Ponieważ Bóg jest tajemnicą i chociaż możemy go poznać do pewnego stopnia drogą rozumową, ze stworzeń, ze świata, jeszcze pełniej poprzez objawienie, przez patriarchów, proroków, a nade wszystko przez Chrystusa, to jednak ten poznawalny dla nas Bóg równocześnie nie przestaje być tajemnicą. Jest poznawalny, a równocześnie jest nieogarniony, niezgłębiony pozostaje Bogiem ukrytym jak się wyraża prorok Izajasz jest nieogarniony w swojej istocie w swoim bóstwie bóstwo jest niedostępne dla poznania jakiegokolwiek stworzenia pozostaje samo w sobie niezgłębioną tajemnicą nasze ludzkie poznanie które opiera się przede wszystkim na zmysłach i z tego doświadczenia zmysłowego czerpie podstawy dla poznania rozumowego dla rozumowania dla wnioskowania, nie jest zdolne zgłębić Bożej tajemnicy, odsłonić jej dla oczu naszego umysłu, naszego nawet najwznioślejszego poznania umysłowego. Również i to poznanie Boga, które mamy przez wiarę, jest poznaniem w ciemności. Mówi się nieraz o świetle wiary, ale mówi się także o ciemności wiary, w której niemniej idziemy ku światłu. Takie świadectwo dali apostołowie, takie świadectwo daje święty Jan Ewangelista, takie świadectwo dali wielcy mistycy, można by powiedzieć, eksperci od poznania Boga. Wśród nich największy ekspert w dziejach ludzkości święty Jan od Krzyża. Otóż ta prawda o Bogu, który jest poznawalny, a równocześnie nieogarniony, powinna bardzo głęboko przenikać nasz stosunek do Boga. Nasze życie religijne, naszą modlitwę i całe nasze dążenie do Boga, które z tego wynika. Albowiem idąc ku Bogu w wierze, w ciemnościach wiary, idziemy do ostatecznego światła. Mówi o tym Pismo Święte. Teraz poznajemy tylko częściowo i jakby w zwierciadle. Wtedy, to znaczy w wieczności, zobaczymy twarzą w twarz. Wtedy bóstwo Boskość Boga, tajemnica Boga, odsłoni się dla nas na tyle, na ile może się odsłonić dla stworzonego umysłu, dla stworzonej ludzkiej istoty, niemniej odsłoni się w samej swojej istocie i prawdzie. Jeszcze raz dziękując wszystkim za odwiedziny w Rzymie, proszę, ażebyście zanieśli błogosławieństwo do Polski, do waszych środowisk, do waszych rodzin, do waszych parafii. Do Waszych diecezji, do wszystkich, którzy cierpią, i do całego mojego umiłowanego narodu, z którym jestem szczególnie zjednoczony, zwłaszcza w tym miesiącu sierpniu, który jest pełen wydarzeń znamiennych w historii dawniejszej i bliższej wydarzeń ważnych dla potwierdzenia naszej chrześcijańskiej i narodowej tożsamości. sancti vicetur noventu adveniya regnum tu, no, tu. via tu, voluntas tua si pur in cielo ed in terra Padre nostrum quotidianum da nobis e dimita noi servita nostra, si cura nostri vittime, dei vittori vostri nostri, e tre os induca in tentazione, se ti liberano a.